Wiesz, że Boże imię występuje w Starym Testamencie 8623 razy, a mimo tego wielu wierzących nie zna tego imienia. Wynika to z fatalnej, moim zdaniem, decyzji tłumaczeniowej o zamianie tego imienia na słowo Pan. Tymczasem imię Boga Jahwe objawia jego najgłębszą istotę. To ten, który jest, ten, który namiętnie kocha i ten, który działa w celu zbawczym. To imię odsłania prawdę o Bogu, który w swojej miłości pragnie wybawić człowieka z jego grzechów. Dzisiejsze fragmenty Pisma Świętego o wiele lepiej zrozumiemy, znając znaczenie Bożego imienia Jahwe. Pierwszy fragment z Księgi Jeremiasza z rozdziału 14 mówi, chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń o Panie, jak Ci każe Twoje imię. Jeremiasz w pełnej pokorze uznaje winę swojego ludu, ale jednocześnie przypomina sobie o Bożym imieniu. To nie nasze zasługi mogą nas uratować, ale miłosierdzie Pana Boga i jego natura. Jachwe to Bóg, który kocha namiętnie i działa, aby nas uratować, aby nas bawić. Prorok świadomy grzechów nie ukrywa ich przed Bogiem. Nie staje przed nim w, w prawdzie o sobie samym, ale odnosi się do Bożej natury i do Bożej miłości, do Boga, który objawia się w swoim miłosierdziu, pragnąc zawsze zbawienia człowieka, nawet gdy człowiek zasłużył na karę. Jednakże historia grzechu sięga po początków ludzkości, do Adama i Ewy, którzy, jeśli pamiętasz, po upadku w grzech w ogrodzie Eden, zareagowali z rzuceniem winy na innych. Adam oskarża Ewę. Ewa wini węża. To nie tylko pierwsze oznaki grzechu, ale również przykład, jak łatwo człowiek unika odpowiedzialności. Zamiast przyznać się do winy, człowiek w swojej naturze skłonny jest obwiniać innych, próbując ukryć własną winę. I ta postawa jest głęboko zakorzeniona w naszej naturze od czasów Adama. Każdy z nas może znaleźć w sobie tę tendencję do usprawiedliwiania siebie kosztem innych. W drugim fragmencie z Ewangelii Mateusza, z szóstego rozdziału, Jezus uczy tak: Jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, Odpuści i Wam, Ojciec Wasz Niebieski. To zdanie podkreśla, że nie możemy przyjmować Bożego przebaczenia bez gotowości do przebaczenia innym. Adam i Ewa nie byli zdolni wziąć odpowiedzialności za swój grzech i za swój upadek, a jednak Pan Bóg nie porzucił swojego planu zbawienia. Bóg, który kocha, namiętnie, głęboko, wzywa nas do przemiany serca. Abyśmy mogli być odbiorcami Jego miłosierdzia, musimy najpierw odwrócić się od postawy osądzania innych, zrzucania winy na bliźniego i nauczyć się przyjmować odpowiedzialność za nasze czyny. Jezus przypomina, że warunkiem, warunkiem Bożego przebaczenia jest nasze przebaczenie wobec tych, którzy zawinili wobec nas. To jest klucz do Bożego serca. Przebaczenie staje się naszą odpowiedzialnością i sposobem wdzięczności za Bożą miłość. Ale jak możemy naprawdę zmienić nasze serca, skoro postawa Adama i Ewy jest tak głęboko zakorzeniona w naszej naturze? Zmiana, której potrzebujemy, nie jest czymś, co możemy osiągnąć sami. I tutaj wkracza Duch Święty. To on przynosi prawdziwą przemianę serca, uzdalniając nas do przebaczenia. I do miłości, której nie jesteśmy w stanie okazać z własnej siły. Tylko Duch Święty może przemienić nasze serca, naszą postawę, abyśmy zamiast zrzucać winę na innych, potrafili uznać swoje błędy, przyjąć Boże miłosierdzie i przebaczać innym. Przebaczenie. Do którego wzywa nas Pan Jezus, wymaga od nas postawy pokory i gotowości do przemiany, której sami nie jesteśmy w stanie dokonać. Dlatego potrzebujemy Bożej łaski i działania Ducha Świętego. Pan Bóg w swoim imieniu, w imieniu Jahwe, objawia swoją głęboką miłość. Pragnienie zbawienia nas, uratowania od naszych grzechów, ale także pragnienie przemiany naszego życia, abyśmy potrafili przebaczać tak jak on. Podsumowując, można powiedzieć tak: Adam i Ewa pokazują nam, jak głęboko zakorzeniony jest w człowieku grzech i pragnienie zrzucania winy na innych. Unikania odpowiedzialności. Jeremiasz z kolei przypomina, że nadzieja na przebaczenie nie leży w nas, ale w Bożej Miłości. A Pan Jezus uczy, że przebaczenie to nie jest tylko Boży dar, który możemy przyjmować, ale również nasza odpowiedzialność wobec bliźnich. Te dwie rzeczy muszą iść w parze, abyśmy mogli w pełni przyjąć Boże Miłosierdzie. Potrzebujemy przemiany serca, którą może dokonać w nas jedynie Duch Święty. Niech Pan Bóg nas w tym prowadzi i błogosławi dzisiejszy dzień. Pozdrawiam serdecznie z Żor.